Znajdujemy się przed Bazyliką Sagrada Familia w Barcelonie. Dokładnie przed portykiem Męki Pańskiej. Za chwilę wejdziemy do środka, aby zobaczyć całą świątynię. Przepiękny przepych, bogactwo, a jednocześnie ubóstwo formy, bowiem jest tam niewiele figur, ale gra świateł. Przepiękny las, który prowadzi do tego wyjątkowego drzewa, na którym umarł nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, drzewa zbawienia, znajdującego się nad ołtarzem głównym. Przyjrzymy się przepięknym witrażom, grze świateł, ale także atmosferze wyjątkowej i szczególnej tego niezwykłego miejsca, katedry dedykowanej świętej rodzinie. Katedry, która jest zwieńczeniem całego życia sługi Bożego Gaudiego, architekta, który poświęcił na to, aby ten kościół, ta katedra, ta świątynia pokutna powstała. Ona wciąż powstaje, ale w czasie już powstawania zachwyca, zdumiewa, zastanawia, ale także pokazuje piękno i bogactwo Boga. Zapraszam do wejścia do wnętrza i zachwytu nad pięknem Boga wyrażonym w dziele człowieka.